Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o filmie Oceanaid, a dokładnie o biżuterii, która jest w centrum uwagi tego filmu. Pamiętacie, jak opowiadałem Wam, polecałem Wam książkę i opowiadałem o różowym diamencie Navanangar. Różowy diament Navanangar został oprawiony przez Cartiera w, już Wam pokażę, naszyjnik. Muszę znaleźć gdzieś ten naszyjnik, jest tutaj. Na ilustracji projekt naszyjnika, wykonany przez firmę Cartier, przez dom jubilerski Cartier. I w tym filmie główna bohaterka pokazuje się w kopii tego naszyjnika. Kopii o tyle wyjątkowej, że kopia została wykonana również przez Cartiera na podstawie autentycznych modeli i projektów i rysunków wykonywanych na etapie projektowania oryginalnego naszyjnika. Jego kopia jest kopią wierną, jedynie kamienie umieszczone w niej są imitacjami. No zresztą wydaje mi się, że metal również nie był metalem szlachetnym, ten z którego została kopia wykonana. W każdym bądź razie jest taki wpływ historycznej biżuterii wysokiej na popkulturę i na współczesną kinematografię.